Że trochę zjebaliśmy, no ale... Już nie chce mi się tego powtarzać, kurwa. Co? Tylko 20? Pojebało. No ale cóż. Hej, hej, co tyle doświadczenie wpada? I znowu korony. Hej! Kurde. Geralt! Geralt! Do zobaczenia. No. Krasznolud Hir. Zoltan jest Hir. Dzień dobry. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojerbliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jazdę. To byłoby za bardzo podejrzane. Menge znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Priscilla? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego grajka, chyba że mu... A kurwa, ale bym zajmował Geralt. Ale przynajmniej nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszę. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. Nie mam ochoty, ale wy możecie zagrać. No dobra. Widzę, że znasz podstawy. To teraz zagramy na poważnie. Jadą! Jadą już! Priscilla, zostań tutaj.
krasnoludy. Takie drzewo tak na raz powalili? Co jest? O, idę. Dzień dobry. Jaskier, zarazo. Okej, okej. Uważajcie, jeszcze trzech ze środka wysrało! Zaraza, zgubiłem go. Trzeba pojechać poszukać śladów. No kuźwa, co jest? Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. O, dobrze, dobrze. Spokojnie, Płotka. To tylko pszczoły. Dobra, idź do góry. Ślady kopyt. Nie jesteś stąd, prawda? Witajcie! Kurwa. Bywaj. Pocałuj ta w dupę wójta. A gdzie wam tak śpieszno? Gaszyń. Gdzie z tymi łapskami? Co się dzieje? No kurwa. A, tu. Kurwa. Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino śmignęło. Tam na lewo odbił. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł. Bo taki piski wrzask. Co się dzieje? Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Aha. Co ty powinien zrobić? Udrąbać mu nogi w kolana? Przecież nawet nie wiem, czego chciał. Myślisz, że ktoś puścił farbę? Jeśli pindor znowu się... Ej ty! Co tu się wyrabia? O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka. Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy. Normalne tylne wyjście tunelem tak na wypadek kłopotów. Obcych tam nie wpuszczamy. O, nie ma mowy. A w ogóle to tam są... Cicho. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Jeszcze tego końca. Dzięki. Nie da. A patrz, da. No nie da. Ale go zrobię. Chuja. No było tu wysoko. Raczej nie mam wyboru, prawda? Dobrze, że zapisał, pewnie gdzieś niedaleko. A jaką mam gwarancję, że mnie nie oszuka? Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? Nie będę spróbować żadnych sztuczek po drodze. Wiesz, że w każdej chwili mogę ci stwierdzić kartkę jak kurczakowi. Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, to spadło. To sztab złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankrac podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... Cicho! Coś słyszę. To,
Nie, nie, tylko nie knebel! Gdzie tu się? Jak tu kurwa wejść? Po tamtej, za tobą. Jeszcze w prawo, po tam. O, rabina. Noż w dupę. O je, yeah, boj. Kurwa. Ale przeciw reliktom, ciekawe. Co on mówi? Musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. O, prawdziwy przyjaciel. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Ja, skierdzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ściga ją dziki go. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziałeś się ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. Kurwa, już chcę... skończyć. Nie mogę. No, wiem. Uciekli w stronę wyspy świątyni. Skurwiel, zamknęli wszystkie bramy! Musimy uciekać! Wskakuj na konia! Do świątyni! A zapierdam, kurwa, co ich tyle? On ma konia. W lewo! Udasz mi. Patrz, ile kurwa tutaj jest tych. Czy mogłem mieć konia? Musimy zostawić tu konia, ale już niedaleko. Teraz! Dalej, kurwa! Aha. Kurwa, czyli życia mam nie za dużo. Nie
Wszyscy. Dobra. Fajnie. A teraz można. Na plac biegnę! Za nimi! Straż! Straż! Straż, straż. Dlaczego tam w gaciach biega straż? W gaciach. Zaraza! Pojmać tego człowieka! Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to skurwiel pewnie ostro się wściekł. Cóż, nie był zachwycony. A może przyszło ci do głowy, żeby przy okazji szepnąć mu słówko w mojej sprawie? Na przykład, że nie chciałem go oszukać i że jak coś mi zrobić, to będzie miał z tobą do czynienia. Nie, ale następnym razem go uprzedzę. Dzięki. Wiesz, przygody przygodami, ale ciężko się je opisuje z połamanymi rękoma. A skurwiel mógłby na tym nie poprzestać. A Ziggy Roiven, co u niego? Chyba wszystko dobrze. A to szkoda. Mam wrażenie, że może być odrobinkę na mnie zdenerwowany. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodzieju. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenejt, Bundro Itne Iachus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermorem. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna.
całkiem jak ty. Tak. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z Baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwii z rozmaryną. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Koniec, kurwa. I mogę zapisać... Co jest? Krew i wino. Gratulacje, masz? O. Aha, fajnie, dobrze wiedzieć. No ale po co mu to? Dobra, zapisz grę. Już. No. No, także... Miło było, ale się skończyło. Pora na wora. Pora skończyć. Pora skończyć tego streama i nie tylko. Jest, jest. Finally. Nikt nie ogląda. Typical. Ale nie szkodzi. A teraz zapisać. No także. Dziękuję za uwagę i do widzenia. No, narkodarka. Dobra. Patrz, ile punktów doświadczenia.